Ej, Charles, czyli kiedy doktor Sechenov wysyła swoje bliźniaki na misję z, powiedzmy, Stockhausenem, pilnuje go ten czerwony potwór? To miałoby sens. Skoro w zakładzie roi się od morderczych robotów, towarzysz Stockhausen nie może samodzielnie dotrzeć do celu, a Sechenov nigdy nie zostaje sam. Myślisz, że na Krenu są osoby zazdrosne o niego? Które chciałyby się go pozbyć? Raczej pragną pełni władzy nad kolektywem. Jeśli władasz całym światem, trudno się dziwić, że inni pragną twojego tronu. Bardzo wpływowi i... Nie ma lepszego kandydata na pierwszego sekretarza kolektywu niż dr Sechenov. Mam nadzieję, że macie rację. Charles, jak ten kutas Pietrow mógł wysyłać wiadomości na zachód? Zakład jest odizolowany. Jak astrologowie ogłosili tydzień atomowego serca, liczba wrogów się podwoiła. Charles, czy Pietrow naprawdę mógłby oszukać centralę? Nie zaprogramowali jej debile, prawda? Musieli wprowadzić jakieś zabezpieczenia. Włamanie się do centrali kolektywu jest bardzo trudne. Nawet z właściwym sprzętem komunikacyjnym Pietro będzie potrzebował na to dużo czasu. A gdzie znajdzie taki sprzęt poza centrum naukowym? Tylko na pokładzie latającego kompleksu czołowic. I nigdzie indziej? Świetnie. Pietro, jesteś już ugotowany, ty zdradziecki kutafonie. Basują!
mordę! Для сканирования данных пользователя. Проекционная клавиатура обеспечивает удобное взаимодействие с системой в любых условиях. Ищите грушу микро во всех электронных магазинах страны по цене в 300 рублей. Na podstawie alarmu wroga stwierdzam, że macie przerąbane.